Witam serdecznie, Piotr Nisztor, to jest Rozmowa Ściśle Jawna, a dziś moim gościem jest Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No i wszyscy pewnie się zastanawiają, jak teraz będzie wyglądały relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi po zaprzysiężeniu Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy w pana opinii cokolwiek zmieni się, jeśli chodzi o te kwestie bardzo istotne, czyli kwestie militarnego sojuszu polsko-amerykańskiego? Nie sądzę. Nie sądzę, że to w jakiś istotny sposób się zmieni. No na pewno nowy prezydent będzie miał tam swoje zdanie, ale w moim głębokim przekonaniu to linia współpracy, szczególnie w zakresie tego bezpieczeństwa zewnętrznego, militarnego, będzie utrzymana, bo to jest w interesie Stanów Zjednoczonych. To, że tu są wojska amerykańskie, że tu jest zapewniony spokój i taka równowaga, to jest również interes państwa takiego, które ma wpływ na pokój światowy i my jesteśmy bardzo ważnym sojusznikiem. Dlatego jestem przekonany, że ta sprawa zostanie utrzymana. Joe Biden również wypowiadał się, że pokój w tym regionie czy zabezpieczenie interesów sojuszu na wschodniej flance jest istotne i to jakby jest podstawą do tego, że można zakładać, że te relacje nasze zostaną utrzymane. A co w takim razie w kwestiach stricte gospodarczych? Czy te inwestycje, o których mówiło się w przypadku sektora zbrojeniowego i przede wszystkim jeśli chodzi o to, jaka skala miała ich być, czy można się spodziewać jednak tego, że ten plan się zmieni, że ta współpraca w skali gospodarczej, w skali tego, jakie technologie mają trafić ze Stanów Zjednoczonych do polskiej armii, będzie jednak weryfikowana? Nie sądzę. To jest biznes. To jest sprzęt uzbrojenia, który jest dosyć szczególnym towarem, podlega szczególnym regulacjom. Natomiast my jako jeden z ważnych sojuszników w strukturach transatlantyckich mamy dostęp do praktycznie wszystkich najnowszych technologii wojskowych na potrzeby naszych sił zbrojnych. I to nie jest kwestia decyzji czy tylko zabiegów prezydenta Donalda Trumpa, chociaż w tym jego zasługi nie można przecenić. Natomiast to jest taki ogólny trend. Jeżeli Polska będzie lepiej wyposażona w nowoczesny sprzęt uzbrojenia, to jej potencjał militarny rośnie, a to jest w interesie każdego z sojuszników NATO. Jeżeli Polska ma pieniądze i kupuje sprzęt w Stanach Zjednoczonych, to dla podatnika amerykańskiego, nie mówiąc o przedsiębiorcach takich jak Lockheed Martin czy inne wielkie koncerny amerykańskie, to jest tylko dobry biznes. Więc jakby nie widzę żadnych powodów, dla których miałaby się zmienić, czy to polityka Stanów Zjednoczonych w zakresie obecności amerykańskiej w regionie, czy też polityka w zakresie sprzedaży czy dostępu do technologii wojskowych na potrzeby sił zbrojnych. A co w takim razie z projektem Ford Trump? Bo chyba nazwa już nie jest aktualna, więc czy ten konkretny projekt, kojarzony jednak z byłym już prezydentem Stanów Zjednoczonych, będzie wyglądał inaczej i czy w ogóle będzie realizowany? Ja myślę, że sama nazwa jest rzeczą wtórną. Jestem przekonany, że jak się będzie nazywała ta obecność amerykańska, nie jest dla nas istotne, jak najważniejsze jest, ażeby ona była. Przepraszam, panie pośle, muszę wejść w słowo. To wyobraża pan sobie nad takim liftingiem, aby doszło pomiędzy już nie Ford Trump, ale Ford Biden. Nie sądzę. To nie było, to w ogóle byłoby trochę może mało poważne. Natomiast mnie interesuje, czy
wojska amerykańskie w tej liczbie zapowiadanej kilka miesięcy temu, czy w przybliżonej, będą utrzymane, bo to jest dla nas kluczowe, dla naszego bezpieczeństwa. A wydaje się, że Stany Zjednoczone, czy Armia Stanów Zjednoczonych również, która podjęła pewne decyzje, jak utworzenie na nowo dowództwa 5. Korpusu, czyli korpusu dowodzącego Armią Amerykańską w Europie i wysunięta obecność części tego dowództwa w Polsce, świadczy o tym, że Amerykanie widzą potrzebę umocnienia swojej obecności w tym regionie. I to nie ma zabarwienia takiego czysto politycznego, to jest raczej decyzja militarna, bo potrzebujemy twardej obecności w Stanach Zjednoczonych w tym regionie. Wystawienie 4, 5 czy nawet 8 tysięcy żołnierzy amerykańskich i utrzymanie ich w Polsce jest dla rządu Stanów Zjednoczonych na pewno bardziej opłacalnym biznesem, niż gdyby musieli interweniować, niż gdyby tu się rozlało mleko, jak to mówią Anglicy, i gdyby coś się zdarzyło takiego destabilizującego sytuację w tym regionie. Politycy opozycji, trochę żartując sobie i tak prześmiewczo traktując tą całą sytuację, wskazują, że no niestety, ale Joe Biden pierwszej wizyty nie złoży w Polsce. Jak pan oczekuje, kiedy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych może przyjechać do Polski i co to będzie oznaczało, jeśli ten okres będzie krótszy albo dłuższy? Ja myślę, że niewiele będzie to oznaczało, czy to będzie pierwsza wizyta, czy druga, czy któraś z kolei. No każdy prezydent planuje swoją działalność międzynarodową według jakiejś własnej wizji. Każdy prezydent chce coś w ten sposób zasygnalizować, więc to nie jest takie istotne. Ważne jest, ażeby nasza dyplomacja, żeby nasi najważniejsi przedstawiciele, pan prezydent, pan premier, mieli dobre, to znaczy takie aktywne relacje z nową administracją, bo od tego w dużej mierze zależy, jakie będzie poczucie naszego bezpieczeństwa, bo relacje polsko-amerykańskie to są właściwie jedne z dwóch kluczowych, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe dla Polski. A jeśli chodzi o NATO. Oprócz NATO oczywiście. I jeśli chodzi, panie pośle, o sam kształt gabinetu Joe Bidena, to są tam, no ja to tak nazwę łagodnie, niespodzianki wśród tych członków jego gabinetu, czy taka idąca trochę w tą lewą stronę, w tą lewą nogę w postaci chociażby wiceprezydent Harris, czy to nie jest no, pewnego rodzaju problem dla rządu Zjednoczonej Prawicy? Panie redaktorze, no wiadomo było, że jeżeli wygra przedstawiciel Partii Demokratycznej, co się stało, Joe Biden, to nie ma wątpliwości, że jego zaplecze polityczne będzie się domagało większego skrętu w lewo. No i to jest jakby oczywistość, tego można było się spodziewać i tego po prostu nie przeskoczymy. Natomiast jest wiele wspólnych interesów Rzeczpospolitej i Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, jaki kolor rządzi, jaka partia rządzi, czy bardziej prawicowa, czy lewicowa. I wydaje mi się, że dla wszystkich życzących dobrze Polsce czy Stanom Zjednoczonym, te dobre relacje są konieczne dla obydwu stron. Może trudno oczekiwać tak świetnych relacji, jakie były pomiędzy prezydentem Dudą a prezydentem Trumpem, no, ale myślę, że bardzo dobre relacje będzie można utrzymać, tylko trzeba się spotykać, trzeba rozmawiać i wyjaśniać sobie, że to jest interes twój i mój. My zyskujemy i wy zyskujecie. Prosta taka, prosta synergia. Jeśli chodzi o te kwestie amerykańskie, to już zostawmy to trochę z boku. Ten temat, który budzi wiele emocji, szczególnie w sektorze bezpieczeństwa,
w sektorze obronności państwa, to reforma polskiego sektora zbrojeniowego. To oczywiście trochę łączy się z tematem amerykańskim, ale pytanie do pana, panie pośle, jako szefa Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Jak pan widzi te koncepcje dotyczące udoskonalenia, czy wręcz zreformowania całkowitego polskiego sektora zbrojeniowego? Mówię o Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Panie redaktorze, no to jest nie tylko dobra rzecz, ale konieczność. No, nasi wszyscy sojusznicy już dawno mają za sobą konsolidację wielkiego przemysłu zbrojeniowego. Powstały wielkie koncerny w wyniku tych konsolidacji, i to już kilkadziesiąt lat temu, 30 lat temu. I bardzo dobrze, że u nas to się dzieje. W tej chwili jest grupa zbrojeniowa planowana, że powstaną takie domeny, platformy, czy dywizje, jak to mówią Amerykanie, dywizje, czyli grupy spółek produkujące podobny sprzęt. To powinno spowodować zdynamizowanie działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej i plany, jakie ma Ministerstwo Aktywów Państwowych, a także zarząd spółki, idą w tym kierunku, ażeby bardziej skutecznie połączyć poszczególne podmioty tak, ażeby była większa współpraca, żeby one ze sobą nie konkurowały, a współpracowały. Ale czy to oznacza likwidację PGZ-u? Nie, no obecnie nie ma takiej koncepcji. Polska Grupa Zbrojeniowa nadal pozostanie jako grupa kapitałowa, ale no, na przykład taką grupa, która już jest bardzo blisko ze sobą współpracuje, to jest Bumar Łabędy, WZ Moty oraz wyleciała mi spółka taka technologiczna z Chorzowa. Trzy właśnie bardzo blisko ze sobą współpracują. I już widać te efekty, choćby dowodem na to jest znaczące przyspieszenie przekazywania zmodernizowanych czołgów, zarówno Leopardów, jak i T-72. Pokazuje, że to dowód jest na to, że to jest właściwy kierunek konsolidacji. A w takim razie, jeśli chodzi o ten wynik finansowy, to który wygląda bardzo negatywnie, mało optymistycznie, mówię o wyniku Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zarówno tym skonsolidowanym, jak i tym bezpośrednio dotyczącym spółki akcyjnej. Jak pan poseł widzi polepszenie tej sytuacji? Bo na razie mówimy o tym, że ta strata to grubo ponad 1,5 miliarda złotych. No to chyba mówimy o mniejszej kwocie, bo to jest chyba około miliarda i też to jest duża, bardzo duża kwota. Panie redaktorze, ja jakby skomentuję to nie wprost. Po zatwierdzeniu bilansu w zeszłym roku, bo to mówimy o bilansie za 2019 rok, po zatwierdzeniu bilansu wiem, że Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymała nawet lepsze warunki kredytowe z dwóch banków, z którymi głównie współpracują. To jakby potwierdza, że banki uznają, nie widzą zagrożenia funkcjonowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, skoro dają lepsze warunki kredytowe, skoro niższe oprocentowanie przyszłego zadłużenia, to powoduje, że być może, że Polska Grupa Zbrojeniowa idzie, znaczy w moim przekonaniu, to jest dowodem, że Polska Grupa Zbrojeniowa idzie we właściwym kierunku. To ile czasu, panie pośle, potrzeba, abyśmy mogli mówić o tym, że mamy nasze takie wystrzałowe produkty polskiej zbrojeniówki, które są na zachodzie, za granicą, bardzo chętnie kupowane? Panie redaktorze, to jest niezwykle trudne zadanie. Jestem pewny i wiem o tym, że mamy taki potencjał technologiczny, ale w pewnych szczególnych
zagadnieniach, które dają nam przewagę rynkową. Ponadto także możemy być nawet w czołówce, jeśli chodzi o pewne technologie. No wiadomo, tutaj rakiety bardzo krótkiego zasięgu, technologie radiolokacyjne, artyleryjskie. Mamy również technologie, które nadają się nadal na eksport, może nie najnowocześniejsze, ale jest jeszcze wiele państw na świecie, które tym jest zainteresowane. Także z tego tytułu Polska może mieć również korzyści. No, tu potrzeba żmudnej, długiej pracy zidentyfikowania tych mocnych stron, to co nie gra i poszukania rozwiązań tak, żeby ten nasz potencjał wykorzystać maksymalnie. No i to jest pewnie ten ambitny plan, który no, oby jak najszybciej się ziścił. Bardzo dziękuję mojemu gościowi Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, był moim gościem, a ja się kłaniam nisko, życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.